Julianka Utrata. Witam Państwa i zapraszam na 10. odcinek Trójkowej Telewizji. Nasza szkoła miała ostatnio wyjątkowe wydarzenie otwarte, które odbyło się w środę 7 lutego. Zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych nauką, aby odwiedzili naszą szkołę. Spotkanie to było świetną okazją, aby poznać naszą szkołę, zwiedzić jej tereny i wziąć udział w różnych aktywnościach przygotowanych przez naszych starszych uczniów oraz nauczycieli. Jestem uczniem klasy 7 C i z dumą mogę powiedzieć, że w naszej szkole pracują wykwalifikowani nauczyciele, którzy z pasją przekazują nam swoją wiedzę. Dzięki nim lekcje nie są nudne, a my z chęcią przychodzimy do szkoły. Rozwijamy tu swoje umiejętności i kreatywność. Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Hala widowiskowo-sportowa była zapełniona po brzegi entuzjastycznymi osobami. Nasza szkoła zorganizowała widowisko sportowe, na którym nasi goście mieli okazję obejrzeć pokazy unihokeja prezentowane przez naszych mistrzów województwa. Po pokazach członkowie samorządu uczniowskiego serdecznie powitali naszych gości i zaprezentowali bogatą ofertę edukacyjną szkoły. Dyrektor Dariusz Stachecki podkreślił podczas wydarzenia misję naszej szkoły, która koncentruje się na tworzeniu przyjaznego środowiska edukacyjnego i wsparciu rozwoju każdego ucznia. Był szczególnie wzruszony obecnością licznych absolwentów, którzy teraz sami są rodzicami i przyprowadzili swoje dzieci do szkoły. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Bardzo mi miło spotkać się dzisiejszego wieczora z Państwem. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że mogę widzieć też wiele twarzy, których kilka lat już nie widziałem, a z dumą odnajduję w tych twarzach naszych absolwentów naszej szkoły, jeszcze pod szyldem gimnazjum. Super, że przyprowadzacie Państwo własne dzieci do szkoły, w której sami się wychowaliście. To jest naprawdę fajne móc oglądać Was tutaj. Całe wydarzenie miało na celu nie tylko promocję osiągnięć szkoły, ale także ukazanie jej jako przyjaznego i rozwijającego środowiska dla uczniów. Karnawał to zdecydowanie magiczny czas dla dzieci, pełen kolorowych przeżyć i radości. Wszyscy uczniowie z wielkim zapałem czekali na ten bal, przygotowując swoje wyjątkowe kostiumy. Niezależnie od tego, czy przebrali się za swoich ulubionych superbohaterów, czy też wybrali swoje stroje z różnych stron świata, wszyscy mieli okazję wyrazić swoją kreatywność i osobowość. Atmosfera była niesamowicie radosna, a rytm wesołej muzyki zachęcał do tańca i zabawy. Od zabaw indywidualnych po grupowe korowody. Wszyscy uczestnicy byli zaangażowani w wyjątkowe tańce i konkursy. Zobaczcie sami. Przedstawiam relację z wyjątkowej imprezy, która miała miejsce w naszej szkole 8 lutego 2024 roku z okazji Tłustego Czwartku. W tym dniu nie tylko Rada Rodziców obdarowała uczniów pysznymi pączkami, lecz także samorząd uczniowski zorganizował niezapomnianą dyskotekę. W małej hali sportowej rozbrzmiewały znane przeboje wybrane przez DJ-ów, absolwentów naszej szkoły, pod czujnym okiem nauczyciela muzyki, pana Piotra Witczaka. Atmosfera była niesamowita. Wszyscy uczestnicy bawili się doskonale,
opuszczając halę sportową z uśmiechem na twarzy. Konkurs plastyczny Najpiękniejsza maska karnawałowa został zorganizowany w celu rozwijania kreatywności uczniów oraz promowania tradycji karnawałowych. Jury konkursowe oceniło pracę uczestników, biorąc pod uwagę różnorodne aspekty wykonania, takie jak staranność, dokładność i pracochłonność. Zwycięzcy konkursu zostali uhonorowani w każdej z kategorii wiekowych. Nagrody nie tylko stanowiły formę uznania dla ich wysiłku i talentu, ale także mogły stanowić zachętę dla innych uczniów do udziału w przyszłych konkursach plastycznych. Mam ogromną radość i dumę, informując, że nasza utalentowana uczennica Emilia Andrzejewska z klasy 5 B zdobyła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie plastyczno-przyrodniczym pod tytułem Świat w naszych rękach. Grzyby darem lasu. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Nowym Tomyślu oraz Nadleśnictwo Bolewice. Emilia poświęciła wiele godzin pracy nad swoim atlasem grzybów. Włożyła serce i zaangażowanie, by stworzyć przepiękne prace. Jej ilustracje cechuje niezwykła precyzja i talent, co czyni nasze zwycięstwo jeszcze bardziej wyjątkowym. Cieszymy się, że jej wysiłek został zauważony i doceniony przez jury konkursu. We wtorek 19 marca w hali widowiskowo-sportowej odbyły się targi edukacyjne dla uczniów klas 8 nowotomyskich szkół. Wzięli w nich udział uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki, Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Feliksa Szołdyrskiego. Gościliśmy przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z powiatu nowotomyskiego i nie tylko. Było to bardzo interaktywne spotkanie, podczas którego odbyło się zwiedzanie stoisk oraz indywidualne rozmowy z dyrektorami, nauczycielami i uczniami, a nawet z naszymi absolwentami. Każdy mógł zapoznać się z folderem szkoły, zgromadzić wizytówki oraz materiały promocyjne, a także porozmawiać o warunkach nauki i realizowanych projektach edukacyjnych. To było nie tylko doskonałe źródło informacji, ale także inspirujące doświadczenie, które pozwoliło zdobyć lepsze zrozumienie naszej szkoły i jej oferty. Drugiego marca uczniowie najmłodszych klas wzięli udział w przeglądzie piosenki szkolnej z okazji pierwszego dnia wiosny. Temat tegorocznego wydarzenia brzmiał: Wiosna, wiosna, ach to ty. Kto nas odwiedził, kto przyszedł zobaczyć, jak pięknie wyglądacie, jak pięknie będziecie śpiewać. Poprosimy pana dyrektora tutaj na sekundkę do nas na scenę. Dzień dobry. Teraz już widać naprawdę, że jest wiosna, prawda? Że jesteście pięknie ubrani dzisiaj. Kolorowo, wiosennie, na różne takie przeważające zielone kolory, tak? Mamy i żabki, i co tam, ojejku, i łączki, i kwiatki, po prostu cudownie. Muszę wam pogratulować tego, że wyglądacie znakomicie. Ale też trochę nasłuchiwałem wcześniej, więc wiem też, że znakomicie śpiewacie. Więc tremy nie ma, prawda? Byłam świadkiem niesamowitej atmosfery, pełnej radości i entuzjazmu w sali gimnastycznej,
gdzie dzieci śpiewały i prezentowały swoje interpretacje wybranych utworów. Uczniowie nie zawiedli. Ich występy były pełne zaangażowania, energii i kreatywności. Nie zabrakło również pięknych strojów tanecznych, popisów i wokalnych talentów. To naprawdę wspaniale widzieć, jak muzyka może jednoczyć i sprawić tyle radości. Uczennica naszej szkoły, Emilia Schulz z klasy 3 C, została wyróżniona w tegorocznej edycji konkursu. Polacy w świecie, znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej. Jest to wyjątkowe osiągnięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tegoroczna edycja konkursu była poświęcona 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Serdecznie gratulujemy Emilii tego wyróżnienia i życzymy jej dalszych sukcesów w rozwijaniu swojego talentu artystycznego. A teraz wiadomość z udziału naszych uczennic. Zosi Kasprzak, Ewy Poznańskiej i Bianki Wiśniewskiej z klasy 4 A w drugim etapie konkursu międzyszkolnego Książka Pomostem do Poznania Historii, który odbył się w Boruj Kościelnej. Uczennice świetnie sobie poradziły, zajmując drużynowo drugie miejsce. Konkurs polegał na wykazaniu się znajomością treści książki Łukasza Wierzbickiego Wokół świata na wariata oraz najważniejszych faktów z życia samego pisarza. Jesteśmy niezmiernie dumni z osiągnięcia naszych dziewczyn i chcielibyśmy im serdecznie pogratulować. W piątek 22 marca podczas wiosennego przeglądu żywych teledysków powitano wiosnę kalendarzową, a społeczność SP3 wesoło, kolorowo i tanecznie witała tę porę roku. Uczniowie klas 4-8 przez wiele godzin przygotowywali się do tego wydarzenia, angażując się w tworzenie teledysków na żywo do swoich ulubionych piosenek. Efekty ich pracy przeszły najśmielsze oczekiwania. Kostiumy, charakteryzacja, rekwizyty. Wszystko zostało dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, co sprawiło, że występy były nie tylko zabawne, ale i pełne energii. Ciebie się wieje jak wiosna, znów na to było lat wiosna, wiosna chwała. Nie możemy także zapomnieć o naszej komisji, która nie tylko oceniła efekty pracy uczniów, ale także wraz z nimi bawiła się i cieszyła. Mogliśmy posłuchać znanych i lubianych przebojów, nacieszyć oko przygotowanymi scenkami, a co najważniejsze zobaczyć swoich nauczycieli w niecodziennych rolach. Zobaczcie sami. Thank you.
26 marca odbyła się kolejna edycja konkursu na stroik okazjonalny, związana z nadchodzącą Wielkanocą. Nasi uczniowie zaprezentowali wspaniałe prace, dowodząc swojego talentu w sztuce florystycznej. Dyrektor szkoły, pan Dariusz Stachecki, osobiście dokonał tego wyróżnienia, wręczył nagrody i dyplom uczniom, którzy wzięli udział w konkursie dekoratorskim. Wyraził swoje uznanie dla wszystkich uczestników konkursu, podkreślając, że każda kolejna edycja przynosi coraz to nowsze i bardziej innowacyjne pomysły na dekoracje. Trzecie miejsce, Martyna Pantyniak. Teraz miejsce drugie. Wiktor Poprawski. Jest chłopak. Gratulacje, Wiktor. Bardzo proszę. I uwaga, miejsce pierwsze w tej samej kategorii, w tej grupie młodszej, otrzymuje Rafał Sobiesiak. Gratulacje, Rafał. Proszę bardzo. Uwaga, miejsce trzecie, Emilka Andrzejewska. Nie ma Emilii? Nie. Jest Emilia. Gratulacje, Emilko. Pasmo sukcesów twoich. Przepiękny, przepiękny koszyczek. Proszę bardzo. I miejsce drugie. Otrzymuje Elizaweta Dymitriuk. Jest. Gratuluję tobie. Bardzo proszę. I uwaga, miejsce pierwsze dla Zosi Kasprzak. Gratuluję, Zosiu. Pierwsze miejsce, wow. Gratulacje, Zosiu, brawo. Gratulacje. Pokażesz, który jest w historii. To z pewnością dowód na rosnącą kreatywność i zaangażowanie naszych uczniów. W imieniu całego zespołu Trójkowej Telewizji życzę zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja. Dziękuję za uwagę. Zaczynamy wiadomości z ostatnich mistrzostw rejonu w koszykówce chłopców, które odbyły się w naszej hali widowiskowo-sportowej. Nasza reprezentacja szkoły wzięła w nich udział i zdobyła drugie miejsce. W dwóch meczach, które rozegraliśmy, pokazaliśmy świetną grę i zaangażowanie. Oto kolejność medalowa. Złoto – szkoła podstawowa nr 2 w Zalasewie. Srebro – szkoła podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu. Brąz – szkoła podstawowa z Grodziska Wielkopolskiego. Czwartego marca w Pniewach nasi uczniowie wywalczyli drugie miejsce w Mistrzostwach Rejonu w futsalu. Wcześniej zdobyli tytuł Mistrza Gminy i Mistrza Powiatu. Siódmego lutego reprezentacja naszej szkoły brała udział w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej uczestniczyły następujące drużyny. Szkoła Podstawowa nr 2 z Nowego Tomyśla, Szkoła Podstawowa z Wąsowa, Szkoła Podstawowa z Opalenicy i Szkoła Podstawowa nr 3 z Nowego Tomyśla. Po zaciętej rywalizacji dziewczęta z naszej szkoły zajęły drugie miejsce. Zawodniczkom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.